Słuchajcie, znajdujemy się na ulicy Słonecznej w Górkach Wielkich. W ostatnim czasie zakończyły się tutaj prace remontowe. Dokonaliśmy odbioru tych prac, bardzo dużej inwestycji drogowej w tym miejscu. Co dokładnie tutaj zostało wykonane? Jaki był zakres prac? Na odcinku 400 metrów dokonaliśmy gruntownej przebudowy tej drogi. Wcześniej była tutaj wykonana kanalizacja ściekowa, dlatego mieszkańcy musieli uzbroić się trochę w cierpliwość, żeby po zakończeniu tych prac kanalizacyjnych dopiero przystąpić do tej inwestycji. Inwestycja miała bardzo, bardzo szeroki zakres działania. Łącznie z przebudową korpusu drogi przebudowaliśmy pobocza, zjazdy, skrzyżowanie z ulicą Nowy Świat, ale też przebudowy wymagała również linia gazowniczna średniego ciśnienia, linia energetyczna niskiego napięcia. Cały proces odwodnienia tej wody był dosyć skomplikowany, dlatego że jest to teren płaski. Musieliśmy rzeczywiście uzyskać spadki na odwodnienie. Ten teren jest też zmeliorowany, dlatego melioracja, która tutaj jest, musiała być zachowana, musieliśmy ją ująć z tej całej sieci rur melioracyjnych. To wszystko wymagało rzeczywiście bardzo precyzyjnych prac remontowych, no i nie było łatwe. Ta ulica została już oddana do użytku, ale brakuje jeszcze oświetlenia. Sądzę, że zaplanujemy oświetlenie na tej drodze, żeby już w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców. Zobaczymy, konstruujemy budżet na przyszły rok, czy się to zmieści w przyszłym roku, czy w jeszcze następnym, ale myślę, że mieszkańcy póki co niech cieszą się dobrą nawierzchnią na tej drodze. No i jeszcze wspomnijmy o kosztach, panie wójcie. Inwestycja kosztowała nas ponad 880 tysięcy złotych. Cieszę się, że łaskawym okiem spogląda na nas Fundusz Dróg Samorządowych. Być może będziemy mieć jakieś wsparcie.